Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj będziemy mówić na temat witaminy D, która mylnie jest łączona tylko z układem kostnym. Słuchajcie, tak jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, w każdej komórce naszego organizmu znajdują się receptory witaminy D3. Niegdyś sądzono, że jest ona tylko potrzebna do prawidłowego funkcjonowania kości i zębów. Dzisiaj wiemy, że jej dobroczynny wpływ na nasz organizm jest dużo, dużo większy i jest praktycznie niezbędny do tego, aby dobrze się czuć i żyć zdrowo. Obecnie uważa się, że niedobór witaminy D w naszym organizmie powoduje cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, choroby nowotworowe oraz choroby z autoagresji. Osoby, które mają niedobór witaminy D, są bardziej skłonne do infekcji oraz, co ważne, do depresji. A więc teraz wszyscy wiemy, dlaczego zimą wiele osób czuje jak gdyby taki obniżony nastrój, niekoniecznie depresję, ale widać, że już sam niedobór słońca tak bardzo zmienia nasz nastrój. Słuchajcie, prawidłowy poziom witaminy D jest bardzo ważny również ze względu na gospodarkę wapniowo-fosforową. Osoby dorosłe przy prawidłowym stężeniu witaminy D w naszym organizmie wchłaniają około 30-40% wapnia z diety. Dzieci i młodzież w okresie wzrostu wchłaniają go około 60-70% przy założeniu, że mają prawidłowy poziom witaminy D. I tak jak wiemy, niedobór tych pierwiastków jest bezpośrednią przyczyną utraty masy kości, zmniejszonej mineralizacji kości oraz osłabnięciem kondycji kości i zębów oraz nawet mięśni. Udowodniono, że odpowiedni poziom witaminy D3 może chronić przed rakiem sutka, rakiem jelita grubego oraz rakiem prostaty. Witamina D3 również odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego oraz pomaga utrzymać prawidłowe stężenie wapnia we krwi. Słuchajcie, obecnie niskie stężenie witaminy D kojarzy się z różnymi chorobami, takimi jak cukrzyca typu pierwszego, toczeń rumieniowaty, stwardnienie rozsiane oraz nieswoiste zapalenie jelit. Niedobór witaminy D3 również odgrywa znaczną rolę w rozwoju niektórych chorób, takich jak choroby endokrynologiczne, metaboliczne, choroby sercowo-naczyniowe, neuropsychiatryczne oraz przewodu pokarmowego. Leczniczo witaminę D3 stosuje się w włóczczycy oraz w innych chorobach zapalnych skóry. Obecnie uważa się, że niskie stężenie witaminy D może prowadzić zarówno do powstania cukrzycy typu pierwszego, jak i cukrzycy typu drugiego. Zauważono taką ciekawą zależność, że ludzie zamieszkujący w okolicach Równika praktycznie nie mają cukrzycy, a im dalej od Równika, tym ta cukrzyca coraz częściej się pojawia i tą właśnie zależność powiązano z ilością dni słonecznych i przebywaniem na słońcu. Niedobór tej witaminy zwiększa też nasz tryb życia. Wiele prac również nie sprzyja syntezie witaminy D3. Słuchajcie, były również przeprowadzone badania, w których potwierdzono, że dzieci, którym podawano w dzieciństwie witaminę D, rzadziej chorowały na cukrzycę typu pierwszego. Oczywiście, tak jak łatwo się domyślić, jeszcze mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu pierwszego miały te dzieci, które dużo przebywały na słońcu w dzieciństwie, w porównaniu z tymi, które tylko suplementowały. Najgorzej wypadli ci, którzy mało przebywali na słońcu i jeszcze do tego nie suplementowali. Również zauważono pewną zależność, że dzieci, które chorują na krzywicę, mają trzykrotnie większą szansę na zachorowanie na cukrzycę. Z kolei diabetycy, którzy mają niski poziom witaminy D, mają również problemy z unormowaniem glikemii. Można powiedzieć tak w skrócie, że witamina D hamuje reakcję autoimmunologiczną skierowaną przeciwko tym komórkom beta w trzustce. Skąd się bierze ten taki znaczny niedobór u nas witaminy D3? W związku z tym, że tryb życia się zmienia na taki bardziej siedzący, bardziej ukryty, tak, w pracy, w domu, coraz rzadziej dzieci ganiają po podwórku i się bawią, stąd powstaje duży niedobór witaminy, tej witaminy w społeczeństwie. I dlaczego jest taka ważna też wiedza na ten temat? Dlatego, że ona po prostu się opłaca i pracodawcom, i państwom, bo wtedy mniej wydają na służbę zdrowia. Jeśli dzieci nie chorują, to również rodzice nie muszą z nimi zostać, więc to ma bardzo duży wpływ również na gospodarkę, a poza tym na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby jednak się dowiedzieć jak najwięcej o tej witaminie D i w okresie zapotrzebowania suplementować. Ważne jest też, żeby spożywać dobrą witaminę D,
Ze względu na to, że niektóre preparaty w ogóle mogą nam nie uzupełniać tego niedoboru, chociażby te, które mają sproszkowaną witaminę D. Do tego, żeby ta witamina mogła się wchłonąć, potrzebne jest to, żeby była rozpuszczona w tłuszczu. I tak jak ta witamina, na przykład ja mam witaminę D3, takie opakowanie, czyli 60 kapsułek starcza nam na 2 miesiące codziennego spożywania i to jest bardzo ważne i rzeczywiście czuje się efekty, dodaje nam więcej siły i zmniejsza poczucie senności, więc to jak gdyby nie są żadne objawy chorobowe, no ale sprawiają to, że po prostu czujemy się lepiej, że mamy więcej energii. Dodatkowo ta witamina D jest pozyskiwana nie z ryb, tylko z wełny, z lanoliny, czyli jest to produkt wegetariański. Jeśli chodzi o nośnik, czyli o olej, w którym jest rozpuszczona, jest to olej z krokosza barwierskiego i to jest bardzo ważna informacja, dlatego że z nasion tej rośliny pozyskiwany jest ten olej, który ma właściwości chroniące przed promieniowaniami słonecznymi tą witaminę D. Sama witamina i olej są zamieszczone w kapsułce, która jest wyprodukowana bez użycia GMO oraz jest bezglutenowa. Kiedy stosujemy witaminę D3? Profilaktycznie powinien stosować ją w okresie zimowym, tak naprawdę już późno jesiennym, zimowym i we wczesnej wiośnie. Witamina D nie jest syntezowana również w słoneczne dni, kiedy cień jest dłuższy od nas samych. Witaminę D stosuje się również w celu poprawienia jakości mięśni i kości oraz dla kobiet w celu zmniejszenia ryzyka raka sutka. Również jest dostępna witamina D3 w ilości 5000 jednostek na kapsułkę i jest ona kierowana do osób, które mają stwierdzony niedobór witaminy D3 przez lekarza oraz dla osób starszych i otyłych. Jest ona zawieszona w oleju z oliwek. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, korzyści stosowania witaminy D3 jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo ważne jest również to, aby stosować ją wysokiej jakości ze względu na nasze własne zdrowie i korzyści. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeśli nagranie Wam się podobało, to nie zapomnijcie dać kciuków w górę. Napiszcie koniecznie, czy Wy też stosujecie witaminę D i jakie widzicie efekty. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie, za kciuki w górę. Subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i do następnego filmu. Cześć!